Państwu, witam bardzo serdecznie na 9. Oławskim charytatywnym pikniku motocyklowym Tęczowym Szlakiem. Jest to już 9. edycja. Impreza dzisiejsza odbywa się pod patronatem burmistrza miasta Oława Tomasza Frischmana. Szanowni Państwo, ta impreza rozpoczęła się od motocyklistów oławskich, wrocławskich i z całego Dolnego Śląska. To właśnie dzięki nim jest ona już tradycją w naszej Oławie. To dzięki nim możemy taką imprezę organizować i właśnie dzięki nim możemy uzyskiwać środki finansowe na terapię i rehabilitację naszych młodowiecznych. Stowarzyszenie Tęcza istnieje już przeszło 18 lat. W chwili obecnej obejmuje ponad 200 podopiecznych swoją opieką. Jest to usługa nieodpłatna. Te wszystkie zajęcia, które odbywają się w Tęczy dla podopiecznych, są nieodpłatne, rodzic za nie nie płaci. Są one na bardzo wysokim poziomie, dlatego też, że zatrudniamy terapeutów bardzo wykwalifikowanych, którzy wykonują swój zawód nie tylko zawodowcem, ale ogromną pasją. Oprócz tej terapii typowej, czyli podstawowej, rehabilitacji ruchowej, logopedy, również stosujemy zajęcia pedagogiczne, w sali doświadczenia relaksacyjne, zajęcia z drzewoterapii, zajęcia z hipoterapii, jak również mamy drużynę harcerską, tęczowy, chór i inne. Także mamy kompleksową terapię i rehabilitację Stowarzyszenia Tęcza. Tak jak powiedziałam, te zajęcia odbywają się nieodpłatnie, a wiadomo, że one kosztują. Dlatego też różnymi drogami uzyskujemy środki finansowe. Jakim głównym atutem cieszy się Tęcza? A myślę, że takim, nasz największy atut to jest to, że te zajęcia są prowadzone niezależnie od tego, czy mamy dotację, czy nie, czy kończy się program, czy nie. One odbywają się sukcesywnie cały czas i właśnie po to, żeby się odbywały cały czas, musimy zdobywać te środki finansowe różnymi drogami. Właśnie po to jest organizowany dzisiejszy piknik motocyklowy. Szanowni Państwo, my spotykamy się z Waszym ogromnym zaufaniem, z Waszą życzliwością i wrażliwością. Bardzo dzisiaj za nie dziękujemy, dlatego że przez cały rok jesteście z nami. Już w tej chwili odczuwamy wpłaty z 1%, a stanowią one główne źródło naszego finansowania. Także przy okazji tej imprezy chciałam wszystkim mieszkańcom, wszystkim podatnikom bardzo, bardzo serdecznie podziękować, nie tylko z miasta Oława czy powiatu oławskiego, ale z całej Polski, bo te pieniążki spływają naprawdę z urzędów skarbowych z całej Polski. Chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować za to, że odpowiedzieli na naszą akcję Nakręcie, czyli zbieranie nakrętek. Jest to niezwykłe, że najmłodsi mieszkańcy, podorosłe osoby przychodzą do Tęczy i przynoszą nakrętki. Po to tylko, ażeby nasze dzieci miały te zajęcia sukcesywnie. Myślę, że to jest ogromnie ważne dla nas, że mieszkańcy chcą nam pomagać, że rozumieją problemy osób niepełnosprawnych, że rozumieją, z czym boryka się rodzina mająca dziecko niepełnosprawne. Dlatego też dzisiaj z wielką przyjemnością, ale też z wielką radością chciałam bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za to, że przy każdej imprezie myślicie o nas i po prostu bierzecie w nich udział, i to aktywny udział, bo te wszystkie rzeczy, które robimy, to robimy dla naszych podopiecznych, ale też dla Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, że taka organizacja istnieje w mieście Oława. Mamy tego dowody, że wiecie o tym, bo przychodzicie do nas, wspieracie nas, pomagacie nam i nas to bardzo cieszy.
Spotykamy się po raz dziewiąty na terenie miasteczka ruchu drogowego w Oławie, na terenach zielonych, na imprezie cyklicznej, charytatywnej pod nazwą Tęczowym Szlakiem, pod patronatem burmistrza miasta Oławy. Impreza jest zorganizowana na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie, z której cały dochód jest przeznaczony na rzecz dzieci będących właśnie z tego stowarzyszenia. Na tej imprezie pokazujemy jako motocykliści, jak ratować motocyklistę w czasie wypadku, jak pomóc osobie niepełnosprawnej, jak pomóc osobie chorej, jak dążyć do tego, żeby motocykliści byli w pełni sprawni udzielenia takiej pomocy przy wypadkach drogowej. Jednocześnie w czasie trwania tej imprezy zbieramy krew na rzecz szpitali, na rzecz Szpitala Onkologicznego Dziecięcego we Wrocławiu. Wspólnie się bawimy z rodzinami, z dziećmi. Jak widać z tyłu, w plenerze, są dzieci, są rodziny i bawimy się wspólnie. Gra muzyka, są pokazy ratownictwa medycznego, są pokazy ratownictwa drogowego, pokazy straży pożarnej, pokazy bokserskie i wiele, wiele innych jeszcze atrakcji. Chcemy też pokazać, że motocykl nie musi być pojazdem niebezpiecznym, kojarzonym z szaleńcami, z olbrzymimi prędkościami. Chcemy pokazać, że motocykl może być sposobem na korki, może być sposobem na życie, może być świetnym hobby, może być świetną odskocznią od nieraz szarej rzeczywistości. Impreza nie tylko ma na celu zebranie pieniędzy, jest to oczywiście cel nadrzędny, ale również ma na celu integrowanie środowisk, które są kojarzone z jednośladami. Jak widać, mam nadzieję doskonale, przyjeżdżają tu różne motocykle, bardzo szybkie, bardzo duże i bardzo drogie, ale również nieco wolniejsze, starsze, które również w ruchu drogowym potrafią się jakoś odnaleźć. Miejmy nadzieję, że wszyscy kierowcy tych pojazdów będą mieli równie wysoki poziom oleju w głowie, co w silniku. W przyszłym roku będzie 10. edycja tejże imprezy i już teraz chcemy zaprosić Państwa wszystkich z dziećmi, z rodzinami, ze znajomymi, przyjaciółmi, koleżankami, kolegami na imprezę, w której będzie również przeznaczony stary samochód odrestaurowany marki Fiat 126P po całkowitej renowacji, reanimacji, lakierowaniu będzie przeznaczony na licytację, z której też dochód będzie przeznaczony na rzecz dzieci Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza. Dziękujemy wszystkim za przybycie i za wspólną zabawę i bawmy się w tym roku, jak i w przyszłym roku, jak i w następnych latach. Chcemy też podkreślić, że impreza jest przeznaczona absolutnie dla wszystkich. Nawet jeżeli ludzie nieposiadający motocykli chcą tu przyjść, zapraszamy serdecznie. Każdy znajdzie tutaj jakąś atrakcję dla siebie, dla dzieci, dla rodziny. Piotr Grabasz-Lisewski. Zbychu.